Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się filmy realizowane w ramach projektu wakacyjny Szlak Organowy 2020, który miałem zaszczyt i radość realizować wspólnie ze środowiskiem organistów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, firmą organiszowską Ars Organum Adama Olejnika, diecezjalnym studium organistowskim w Zielonej Górze i redakcją diecezjalną gościa zielonogórsko-gorzowskiego. I tak sobie pomyślałem, również zachęcany przez różne osoby, także przez moich parafian i przyjaciół, aby to zadanie kontynuować, ale by też pójść o krok dalej, nie tylko dzielić się wiedzą na temat organów czy muzyki organowej, ale przede wszystkim dzielić się z Państwem jeszcze innym darem, który otrzymałem od Pana Boga. Jest to dar Słowa Bożego. Stąd od dziś na tym kanale funkcjonującym pod nową nazwą Organista w Sutannie, bo siedzi przed Wami Organista w Sutannie, będę się spotykał tutaj w moim pokoju, w moim mieszkaniu przy parafii świętej Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze z Państwem, by dzielić się refleksją na temat Słowa Bożego i też będziemy przenosić się do różnych kościołów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i nie tylko, by słuchać utworów muzyki organowej, które staną się, mam nadzieję, piękną ilustracją i przestrzenią do medytacji, do rozważania słowa, którym będę się z Państwem dzielił, a będziemy przede wszystkim rozważać teksty psalmów. Dlaczego zdecydowałem się na psalmy akurat? Ponieważ w tych tekstach obecne są wszystkie stany, wszystkie pragnienia duszy człowieka. I psalmy są wielką szkołą modlitwy i rozmowy z Bogiem. A muzyka, wartościowa muzyka, także organowa, uczy nas również słuchania. Oczywiście, aby nie zanudzić Państwa moją osobą, tylko i wyłącznie będą się zdarzały muzyczne niespodzianki, ale nie mogę niestety powiedzieć jakie, bo inaczej nie byłyby niespodziankami. Spotykać się będziemy każdą niedzielę o godzinie 20 na tym kanale. Takie jest moje pragnienie, aby te spotkania odbywały się w każdą niedzielę i mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, by tak właśnie było. Święta Hildegarda z Bingen, mistyczka, doktor kościoła, która oprócz tego, z czego jest znana, czyli z ziołolecznictwa, z dietetyki, była także poetką i kompozytorką. I ona powiedziała kiedyś, że muzyka zmiękcza twarde serca, wlewa w nie wilgoć skruchy i przyzywa Ducha Świętego. Nie jestem może wielkim wirtuozem, ale czuję się narzędziem w rękach Pana Boga i jako to narzędzie chcę dzielić się z Państwem tym, jak przeżywam Bożą miłość, Boże piękno, którego doświadczam w słowie i w muzyce. Mam nadzieję, że także podczas tych spotkań usłyszycie owo tchnienie ducha, które ja usłyszałem już kilkanaście lat temu, gdy po raz pierwszy usłyszałem i mogłem zagrać na prawdziwych organach piszczałkowych. W dniu, który poprzedza wspomnienie liturgiczne świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej, polecam jej wstawiennictwu wszystkich tych, którzy będą uczestniczyć w spotkaniach z muzyką i słowem, wszystkich muzyków kościelnych powierzam jej opiece, składając Państwu jednocześnie wyrazy naprawdę szczerego uznania, podziwu, zachwytu za niejednokrotnie heroiczną walkę o Królestwo Boże w Kościele, które także przybliżać ma nam piękna muzyka, zgodna także z duchem liturgii, z poszanowaniem dla jej norm i zasad. Szczęść Boże i do zobaczenia w niedzielę o 20 na kanale Organista w Sutannie. A tak będzie wyglądała nasza czołówka.